Minik tuninguje mojego Leszczyńskiego, żeby nie było, żeby był lżejszy trochę. Oho, wcinkę zrobiłem Leszczyńskiego. Oła, zaraz będzie po Leszczyńskim. Aha. O, tu będzie trochę przetek. Na opolskim rynku tra la 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 la. Lubię takie dziewczę, co ma duże cynamon. Kupiłem, drogo zapłaciłem, wsadziłem do beczki, koniec baecki. Ło la la i cała sala śpiewa z nami. Tuning Leszczyńskiego. Leszczyński Pro Selection. Pro Selection Pro. Lubię te słowo pro, te małolackie takie pro. Oni po polsku nie potrafią mówić poprawnie, a używają słów jakichś od kolonizatorów. A kolonizatorzy, na przykład brytyjscy, stosowali takie same metody z ludźmi, tubalcami, jak UPA. Na przykład odcinali piersi kobietom i ta kobieta przez kilka dni chodziła z taką obciętą piersią czy piersiami, potem na przykład umierała normalnie na ulicy, no bo to Europa! I nie wkurwiać mnie! Znak Odry i znak Wisły i znak Jack Decoration i znak Moskwy i znak Małowieckiego i Judy i Jarycy. I to jest ich... O, mam rybę, zobacz. O! To są właśnie emblematy obecnych Co to czasów. Jest, Piotrek? To są pekle. Pekle. To ryba? Nie, a. Nie, to nie jest ryba. Szmata. To jest gorzej jak szmata. To jest znak obecnych czasów. No, trzeba to wiesz czym wziąć. Masz specjalny przyrząd, widzę. No tak, to na te szmaty. Wody są w Polsce. Wyjebane wody są w Polsce. Zatrute, widzieliście co się ostatnio działo na Czajce. Po prostu dostali zielone światło od Morawieckiego. Możemy truć wszystko bezkarnie. Zatem trujemy. Pod Nowym Dworem Mazowieckim został napadnięty wędkarz przed Widlastych. Zabrali mu wszystko. Dobrze, że żyje. Poszedł na milicję, a milicja mówi, no 3 godziny musi pan czekać. No może zabrał się z tej milicji. Ale gdyby Widlastego napadli, to by go przed kolejkę puścili. Wiecie, niebywałe, co się dzieje. Będąc tutaj w tym miejscu w latach 80. Tutaj to miejsce nigdy nie było odsłonięte, słuchajcie. Zawsze było zalane. Niestety, koryto się opuściło, głównie przez pogłębiarki. I teraz potrafi tutaj być na niżówce wyspa. Ja tutaj łowiłem ryby. Ale naprawdę łowiłem ryby, nie rybki, a ryby! Jakby jeden z was, teraz wracam się do tych szatanistów, tak zwanych celebrytów, takie ryby raz na miesiąc łowili, to przez kolejne pół roku byście pokazywali te ryby na tych swoich, znaczy na swoich, tak, na tych swoich kanałach. Zero pojęcia, zero wiedzy. Dużo gadki. Słuchajcie, to jest niebywałe, z czego oni robią szum. Nie. Kaleka ze wschodu urwał spodzinę czy śrubę i tam jest cały elaborat, rozumiecie, jak normalnie na Sejm. Jezu, cała Polska, znaczy tak jest napisane oczywiście. Tak. Składamy się, pożyczamy silniki, tego. Może prezerwatywy zużyte pożyczyć. Ludzie, to po prostu chore, czym oni żyją. Psychopaci i szataniści. Dziesiątki razy zerwałem klin. Spodziny nigdy jeszcze nie urwałem, bo umiem pływać. Mam pojęcie. Czasami, słuchajcie, najczęściej gdzie zrywałem klin? Praktycznie zawsze zrywałem, kiedy wpływałem na podwodne
drewno, które płynęło pod wodą i go nie było widać, nie służyło. Raz przywaliłem tutaj, jak Wyspy Kanaryjskie, między Grota a kolektorem żerańskim. Tam są takie głazy i 30-konnym takim ruskim silnikiem płynąłem, to chyba Wicher. Na pełnym gazie, jak sypnąłem. Ja wiedziałem, że tam są takie dwa kambuły. A o jednego to sobie tu przeciąłem nerwy nawet kiedyś. Mam tutaj nawet ten palec, mam taki, wiecie. Jest zima, to mi marznie i czuję. Ten czy ten? Już teraz nie pamiętam, słuchajcie. Zobaczcie, jak to jednak świat zabliźnia. Czas zabliźnia, rany. Nalało się jak ze świniaka. I jak sypnąłem, powiem wam, że o dziwo, był taki numer, że klin się rozsypał, a on dalej pracował. To jest niebywałe. Wiecie, jak ja nie wiem, dlaczego rozebrałem. A wiem, poluzowała się spodzina. I jak wyjąłem klin, to on był w trzech częściach, a ta śruba dalej. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, są takie przypadki. Zresztą te silniki ruskie to są takie, że pływasz i on się sam. On sam odkręca sobie nakrętki i wkrętki. Ma takie materiały. Także w Polsce rządzą psychopaci i szataniści. I psychopaci i szataniści po prostu mają u nich fory. Tak samo jak zrządzili w Związku Sowieckim staliniści i kryminaliści mieli po prostu u nich fory. Są to wszystko byli kryminaliści. No niestety tak teraz do tego doszło. Byli kryminaliści, przed nimi ciutkę mniejsi, ale obecni kryminaliści, którzy rządzą, są najwyższego formatu. Są to kryminaliści pokroju stalinowców. Mówiłem, Piotrek Suma takiego. Widziałem. Za łokieć, jakby położyć takich wymiarowych na matę i oblewałbyś wodą na przykład zimną. No, ale to. Bo masz w lodówce dużo zimnej wody. Ostatnio jest strasznie burza, tam wstawiają na tych grupach, widzę, wiesz. Maty, ten oddają, nie wiem, no już, czy sikają tam na te maty, czy leją, czy pryskają, czy konewkami. Masturbują się. Ale jak to jest humanitarne. Wytryskus. Jak się odezwiesz, że to jest męczenie, to od razu są straszne jakieś takie inwektywy, tak, wiesz. Tak, psychopatą jesteś, tak. Piszę petycję do Polskiego Związku Wędkarskiego o to, żeby był zakaz fotografowania ryb. Koniec. No po prostu psychopaci wykładają na maty po kilkanaście, po kilkadziesiąt ryb. Te ryby się męczą. Żyjemy w państwie tak chorym, tak psychopatyczno-szatańskim. Psychopaci i szataniści, że znany celebryta wędkarski dostał właśnie pisemko, że musi iść na 8 dni aresztu za bandaż 400 zł, bo w 2020 roku podobno łodę brał i nie zapłacił na 8 dni aresztu, a znany celebryta, inny wędkarski, dokonuje przestępstw w postaci kłusowania w wersji już recydywy i łapią go recydywiści, nieroby ze służb, i dają mu pouczenie, rozumiecie to? Kłusownictwo, które kiedyś w Polsce było karane śmiercią w okrutny sposób w pewnych latach, dzisiaj dla recydywisty jest karane pouczeniem. A człowiek, który mówi, że nie pamięta, żeby odebrał taki mandat, w sensie awizo, dostaje 8 dni aresztu. To jest tak jak w państwie stalinowskim. A jeżeli zerwałeś z pola, chyba prawo 5 kłosów, 5 kłosów, tak. 5 kłosów to była kara śmierci lub gułag. I to jest właśnie Polska. A zupa z jazgarzy? O, zupa z jazgarzy. Ale to trzeba byłoby zapytać Andrzeja. Tego z Ukrainy? Nie, tego Andrzeja Teklowego. A Andrzej by nam powiedział. Od sprytnej kuchni. A Andrzej by nam powiedział, gdzie najlepsza zupa
zjazd gazu. Widzicie ten spławik? On stoi. A on powinien płynąć. Ustawka. Pewne ryby łowi się z przystawki, pewne ryby na pewne przynęte łowi się z przepływanki i tak dalej, i tak dalej. Ja się tutaj dzisiaj nastawiłem na przepływankę. Tam dalej trochę płynie woda, ale ona wbija na wodę, od razu robi się dół. Gdyby to była bolonka, to wiadomo, a moim batem nie. No są takie warunki ukształtowania dna, że tym batem mogę sobie łowić. O! Taki, ile on miał centymetrów ten mędrek? 7-9, tak? 7-9 centymetrów, jak te mędrki, wiecie, chyba. Tak, takie rybki, a to nie na tym to polega. No jedynie co z brzegu. Daj, Piotruś, ogłoszenie może, że szukamy dwóch inteligentnych, uroczych, pięknych, czarujących pań, które zastąpią dwóch równie czarujących, inteligentnych i przyjemnych panów w sferze handlu i strefie, w dwóch sklepach. I wtedy będzie więcej czasu na ryby. Ale zrobić jakiś casting, one, taki, wiesz co, musiałby... casting dla kandydatek. Ale one musiałyby mieć takie cycki jak Baśka. O! Jak Baśka kiedyś, co w takim sklepie znanym obsługiwała. Baśka miała takie piątki. I jak Baśka się nachylała, to tam 3/4 klientów przychodzi, żeby w te cycki popatrzeć. Polacy są gnębieni. Za 400 zł mają iść na 8 dni do aresztu. Polska ma być ucieśniana, duszona i pod butem, na gardle, widlaste i wędzone, a widlaste i wędzone mogą okradać, bić, gwałcić, mordować. Dziewczynę na Pradze zamordowali, słyszeliście parę dni temu? Słyszeliście? Zgwałcono. A nigdzie o tym nie ma. Nie, 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 nie ma. Ale jak gdzieś tam w Grecji, to wow! Mało nawet krzyczał, wow! Ty Ziober, wow! A jak na Pradze tutaj u nas, widlaste albo wędzone to zrobili, to nie ma, rozumiecie? Ukrywane są te. No żyjemy, ale to jest wasza wina, Chcieliście to? To dopiero zrozumie ta, jak będzie to dotyczyło waszych córeczek, waszych żon, was, bo też jej lubią w kakao walnąć, widlaste i te, szczególnie te wędzonki. Spokojnie, przyjdzie na was czas. Zaśniecie gdzieś na rybach, zostaniecie w łeb, obudzicie się i kurde, będziecie was bolało już tutaj po prostu aż przełyku. A teraz jeszcze tych Somalijczyków, tych różnych. No zobaczycie, spokojnie, przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas, Spokojnie. A potem HIV albo jakaś inna dżuma. Syfilis. Spokojnie, przyjdzie na to czas. Dalej głosujcie za syfilisem, czyli za przepraszam, gdzie będzie zapisem. Dalej głosujcie za syfilisem, tak. Za psychopatami i szatanistami, to będziecie mieli. Jednego dnia u mnie na dzielnicy wędzonki okradły wszystkie żabki. Wszystkie! Wchodzili, brali co chcieli, wszystkie! Wszystkie, nie wiem ile tych żabków jest, 6, 8, nie wiem. Poszli, bo wiedzą, że są bezkarne. A ja? No. A jak chłopak gdzieś, wiecie, sieknął śmiecia, to prokuratura się zastanawiała. Na szczęście zamknęła ten, ale... Jakie w ogóle pytanie? Wchodzi... Kurwa... Ale dno. Mówiąc klasykiem, czy to jeszcze Polska? Nie. To już nie Polska. Najgorsze jest to, że to, co żyje tutaj, to robactwo, to ono myśli, że jest Polakami. A oni nosą flagi niebesko. A u Piotrka znowu na kanale polityka. No ale jak ma nie być polityk, jak osoba, którą wszyscy znacie, oglądający ten kanał. 400 zł, 8 dni ciupy. No. Pozdrawiamy, pozdrowienia do więzienia. Wywiesimy na Legii transparent. No, na Polonii też. Kici. Me. Kici. Mucha odejść, weź. Zostaw. Mucha, nie strasz kaczuszki, bo ona ucieknie. A ładna jest kaczuszka. Piękna jest kaczuszka. Ale zobacz, jaki ma ten, grzywkę ma z tyłu, jak ten. Tak. Jak Ukrainiec. Śliczna jesteś.
Ale pamiętaj, nie ufaj ludziom. Nie ma czegoś gorszego, nie ma gorszych kanali, nie ma gorszych tak zwanych stworzeń jak człowiek. Między ludźmi jest tylko bardzo niewielki promil, promil promila ludzi. Reszta to są krwiożercze bestie, zombiaki, menele, bandziory, bez względu, czy to jest premier, czy to jest prezydent, czy to jest prezes banku, czy to jest prezes korporacji, czy to jest jakiś dyrektor, czy to jest pani nauczycielka, czy to jest pani nie wiadomo kto. To są źli, to są bandziory, ludobójcy. Oni tylko na ciebie patrzą, kaczuszko, żeby cię zeżreć i potem zrobić kupę. To są źli, to są byty złe. O, widzisz, powiedziałem jej, od razu ucieka. Bardzo dobrze. No niestety, my nie jesteśmy takimi złymi ludźmi, ale bardzo dobrze, że uciekasz. Uciekaj jak najdalej, bo to robactwo cię po prostu zeżre. Zeżre cię, pamiętaj. Cześć. Cześć. Zeżre cię i zesra się. Cześć.